Cześć, witam Cię bardzo, bardzo gorąco. Zapraszam Cię na specjalny odcinek. Ten odcinek poświęcony jest dowodom matematycznym, a konkretnie dowodom geometrycznym na poziomie podstawowym na maturze. Z tymi dowodami młodzież przeważnie ma problem, dlatego zwróć uwagę, jeżeli chcesz mieć bardzo wysoki procent na maturze z matematyki, musisz zwrócić uwagę również na tą grupę zadań, na dowody geometryczne. Dlatego zapraszam do analizy rozwiązywania zadań maturalnych, dowodów geometrycznych razem ze mną. Zadanie numer 1, maj 2018, zadanie 29. Okręgi o środkach odpowiednio A i B są styczne zewnętrznie i każdy z nich jest styczny do obu ramion danego kąta prostego. Zobacz rysunek. Ten kąt prosty możesz sobie wyobrazić jako pierwszą ćwiartkę układów współrzędnych. Promień okręgu o środku A jest równy 2. Uzasadnij, że promień okręgu o środku B jest mniejszy od pierwiastek z 2 minus 1. I teraz, oczywiście, rysunek, który jest podany w arkuszu maturalnym, Ty nie musisz przerysowywać, bo Ty masz przygotowany rysunek. Ja przerysowałam, postarałam się najstaranniej, jak to możliwe, na tablicy przerysować. I ten mój rysunek jest moim założeniem do zadania. Bardzo ważna rzecz, że te okręgi są styczne zewnętrznie i że jeszcze są styczne oba do osi, tak jakby tego układu współrzędnych tej pierwszej ćwiartki, albo po prostu sobie wyobraź, że to jest normalnie kąt prosty, tak jak w treści, że są styczne do obu ramion tego kąta prostego i do siebie są styczne, styczne zewnętrznie. Ja mam uzasadnić, na tej podstawie jeszcze mam podany promień tego okręgu o środku w punkcie A, ja napiszę RA, że jest równy 2, a mam uzasadnić, czyli to będzie moja teza, że promień okręgu o środku w punkcie B, czyli tego mojego malutkiego, prawda, okręgu, ja nazwę RB, jest mniejszy od pierwiastka z 2 minus 1. Mam to uzasadnić. Oczywiście przechodzimy do dowodu. I teraz tak, jeżeli mamy dowód nierówności, to ja osobiście nierówności dowodzę zawsze dowodem nie wprost. Dowód nie wprost, ja to zapiszę, dowód nie wprost polega na tym, że ja muszę zaprzeczyć moją tezę. Czyli ja zaprzeczam temu, że mój promień tego okręgu o środku B jest mniejszy od pierwiastek z 2 minus 1, czyli znaczy się, że mój ten promień musi być albo większy, albo równy pierwiastek z 2 minus 1. Jeżeli wybieram dowodzenie nie wprost, a ja zawsze wybieram to dowodzenie, jak jest nierówność, to jak ja wybieram tą metodę nie wprost, dojdę do sprzeczności i na tym kończę mój dowód. Oczywiście, no tak szybko tego nie zrobimy, bo najpierw musimy sobie pewne rzeczy ustalić. Jeżeli okręgi są styczne do tego kąta prostego, to znaczy, że gdybym ja teraz poprowadziła sobie promień, to on tutaj do punktu styczności pada pod kątem prostym i ten promień wynosi oczywiście 2. Mogę również do tej strony, tak samo z tej strony, poprowadzić promień i to jest mój promień, który ma długość 2. To samo mogę zrobić w tym naszym małym okręgu, czyli poprowadzę tutaj promień i tutaj promień, tylko ja ten promień nie wiem ile wynosi. Może przyjmę do moich oznaczeń, że moje RB będzie mi się wygodniej pisało po prostu samo R, prawda? I teraz popatrz, co to oznacza, że okręgi są styczne w tym wypadku zewnętrznie, czyli się stykają, popatrz, w tym punkcie. To znaczy, że jak ja teraz połączę te środki, to tutaj, widzisz, mam promień równy 2, a tutaj odtąd dotąd mam to moje R. Czyli jak ja połączę środki, to otrzymuję odcinek długości 2 plus R. No to teraz tak, fajnie by to było zamknąć w jakimś trójkącie prostokątnym, więc zamknę to w trójkącie prostokątnym i będziemy się zastanawiać, co z tego będzie wynikało. I tutaj poprowadzę, zaznaczę, jest to widać trójkąt prostokątny. I teraz zastanówmy się, ile wynosi ten kawałeczek odtąd dotąd. Jak widzisz, ten kawałek cały to jest 2. A ten malutki to jest R tutaj, widzisz, to jest R. Czyli odtąd dotąd to będzie tak, jakbym od dwójki odjęła ten malutki kawałek, bo tu jest wszędzie promień malutki tego, ten promień, którego nie znamy, prawda? Więc jakbym ja od tej dwójki odjęła moje to R. Dobrze, no to teraz zastanówmy się to, co to jest. Popatrzmy, odtąd dotąd to znowu jest 2,
No bo to jest tak jakby zrzutowane dwa, prawda? Ten nasz promień tego dużego naszego okrętu. I ja znowu odtąd, popatrz, od tej dwójki, mam odjąć ten mój kawałeczek, czyli moje małe r. Czyli będę miała znowu 2 minus r. I zauważam, że jest taki trójkąt prostokątny i mogę zastosować twierdzenie Pitagorasa. Będę tutaj przeprowadzała dalej dowód. Czyli stosujemy 2 minus r do kwadratu, dodać 2 minus r do kwadratu. To się równa, jak widzisz, 2 plus r do kwadratu. No to wzór skróconego mnożenia 2 do kwadratu to mamy 4 minus podwojony pierwszy razy drugi, czyli 2 razy 2 to 4 razy r, 4r i dodać drugi wraz do kwadratu, czyli r kwadrat. Tu jest oczywiście to samo, czyli przepiszę 4 minus 4r plus r kwadrat, to się równa. No a tutaj będzie, tylko się będzie różniło tym, że będzie tutaj w środku plus. Czyli 4 dodać 4r i dodać r kwadrat. Po jednej, po drugiej stronie jest ta sama czwóreczka, to mogę ją odjąć i jedno r kwadrat to mogę odjąć. No resztę muszę przerzucić wszystko, posegregować, żeby mi to pewnie na funkcję, na równanko kwadratowe wyglądało. Czyli tak, najpierw mam r kwadrat, teraz mam minus 4r, minus 4r, to jest minus 8r i tu przerzucę jeszcze, to będę miała minus 12r i tu mam 4 i w sumie samo 4 mi zostało, prawda? Czyli napiszę plus 4 i to się równa 0. Resztę mi się tutaj poskracało. No to liczymy, oczywiście jest to równanie kwadratowe, jak widzimy. No to liczymy sobie standardowo deltę, czyli mamy b kwadrat, czyli 144 minus 4 razy 1 i razy 4, czyli minus 16. A więc moja delta to będziemy mieć tu w tym wypadku, będziemy mieć 128. No to pasowałoby nam policzyć pierwiastek z delty, czyli 128 rozbić. Ja 128 od razu rozbiję 64 razy 2. Jeżeli nie, rozkładaj na czynniki pierwsze. Mamy 8 pierwiastków z 2. No to skoro tak, to napiszmy nasze r, tak jakby pierwszy przypadek, to jest 12 odjąć 8 pierwiastków z 2 nad 2, albo nasze r2 to będzie 12 dodać 8 pierwiastków z 2 nad 2. No to proszę bardzo, musimy to jeszcze lepiej wyliczyć, czyli tutaj dwójkę wyłączę przed nawias, będę miała 6 minus 4 pierwiastki z 2 i to nad 2. Tak samo zrobię tutaj, też wyłączę dwójkę, będę miała 6 plus 4 pierwiastki z 2 nad 2. Te dwójeczki mi się tutaj pięknie pokasują i wyjdzie mi, że R1 to jest 6 minus 4 pierwiastki z 2, albo moje R2 to będzie 6 plus 4 pierwiastki z 2. I teraz uwaga, jeżeli ja mam na myśli ten rysunek, to ja widzę, że moje r, zresztą to patrząc tutaj na rysunek, moje r no nie może przekroczyć dwójki, no bo ten okrąg był większy, prawda? To moje r musi być mniejsze od 2, no bo przecież tak to byłoby 2 minus r byłoby liczbą ujemną, musi to być mniejsze od 2, zatem oczywiście to jest sprzeczność, więc tym się zajmować nie będziemy, bo ten naturalnie promień jest oczywiście sprzeczny, ponieważ jest większy od dwójki, a to ten okrąg ma być malutki, a nie ten ma być duży, prawda? Tylko widać ten stóp, bo on jest malutki. No to dobra, no to teraz mamy już takie r wyliczone. Wygląda nam, że tu fajnie twierdzenie Pitagorasa wszystko poszło. No to teraz sprawdźmy, jak to zaprzeczyliśmy naszą tezę. Czyli pod namorze rb ja to podstawię, czyli będę miała 6 minus 4 pierwiastki z 2 jest większe lub równe od pierwiastek z 2 minus 1. Myślę, że przerzucę sobie liczby na 1, czyli minus 1 tu przerzucę, to będę miała plus 1, czyli 6 plus 1 to jest 7, jest większe lub równe, a teraz to przerzucę, czyli będę miała 4 pierwiastki z 2 i jeszcze 1 pierwiastek z 2, czyli razem 5 pierwiastków z 2. No to co mogę zrobić? No mogę podnieść do kwadratu, żeby mi było łatwiej oszacować bez kalkulatora, czyli 7 do kwadratu to 49 i to jest większe lub równe od 5 do kwadratu to 25, a pierwiastek z 2 do kwadratu to 2. 25 razy 2 to 50 i popatrz co mi wyszło, że 49 jest liczbą większą lub równą od 50. Oczywiście jest to sprzeczność tej mojej zaprzeczonej tezy. Zatem co kończy mój dowód? Bo zaprzeczenie sprzeczności, prawda, mamy, oznacza, czyli z logiki nieprawda, że nieprawda P, oznacza P. Czyli jeżeli zaprzeczam tezę i dochodzę do sprzeczności, to znaczy, że moja wyjściowa teza była prawidłowa. Zadanie numer 2, czerwiec 2018, zadanie 29. Dany jest prostokąt ABCD.
Na boku CD tego prostokąta wybrano taki punkt E, że EC to jest 2DE, długość oczywiście. A na boku AB wybrano taki punkt F, że BF ma taką samą długość jak DE. Niech P oznacza punkt przecięcia prostej EF z prostą BC. Zobacz rysunek, no ten rysunek przerysowamy. Oczywiście mamy wykazać, że trójkąty AED i FPB są przystające. Zatem oczywiście rysunek, który tym dostaniesz w arkuszu maturalnym, będziesz mógł po nim sobie rysować. To jest Twoje założenie. Dodatkowo, co jest jeszcze podane w zadaniu? Co zaznaczymy sobie? Że długość EC to są dwie długości DE i dalej, że długość BF to jest to samo, co długość DE. Natomiast co mamy wykazać, czyli nasza teza, że trójkąt AED przystaje do trójkąta. Przystawanie to są takie trzy kreseczki, ale możesz słownie też napisać, nie ma problemu. A ja napisałam te trzy kreseczki, przystaje do trójkąta FPB. Więc albo piszemy słownie naszą tezę, jeżeli nie pamiętamy oznaczeń, to piszemy. No my mamy wykazać przystawanie, no i nasz dowód tutaj rozpoczniemy. Ja oczywiście będę tutaj kontynuowała. Po pierwsze, na rysunku, jak zobaczysz takie zadanie, gdzie właśnie masz długości, po pierwsze zacznij sobie od oznaczenia, bo to jest ważne. Czyli tak, EC, to ja mam od E do C, patrzymy na rysunek, czyli ten kawałek to jest dwa razy kawałek DE. Czyli jeżeli ja mój kawałek DE oznaczę X, to ten kawałek będę miała 2x. Mogę to dopisać tutaj do mojego założenia, że to będzie moje 2x. Mogę dopisać, wtedy będzie już bardziej profesjonalnie. Ja osobiście wolę tak, aniżeli z tymi długościami, dlatego tak uczę. Dalej, BF to jest to samo co DE, czyli DE, widzisz na rysunku, to było x, to znaczy, że BF to też x. No to zaznaczmy. Ja mam wykazać, że oczywiście trójkąt AED, ja go tutaj chcę troszkę zakreślić, AED, czyli ten trójkącik, jest przystający do mojego trójkąta FPB, FPB, ten trójkącik. Mam wykazać, że są przystające. I teraz tak, trzeba sobie przypomnieć, a co to znaczy trójkąty przystające? Trójkąty przystające to są po prostu trójkąty identyczne, mające takie same kąty, mające takie same boki. Natomiast były takie cechy przystawania, czyli na podstawie pewnej cechy stwierdzamy, no trójkąty przystają. Jest to cecha bok, bok, bok. Jest to cecha bok, kąt, bok. Jest to cecha kąt, bok, kąt. No zobaczymy, która nam tutaj będzie pasowała. Może zaczniemy od tego, że zauważamy, że ten x to jest taki sam jak ten x. No czyli już bok mamy, prawda? Czyli możemy sobie zapisać, że nasze DE to jest to samo co FB. I to się równa x, prawda? W zasadzie ja to przepisałam z założenia, ale żeby było już, że mamy jeden bok załatwiony. No to dalej lećmy bok, może kąt teraz weźmiemy. No to popatrz, przy tym naszym x leży kąt jaki? Jak widzisz, jest to prostokąt, to ten tu jest kąt prosty, jest to rzecz oczywista. Ten kąt w prostokącie też jest prosty, a więc ten kąt, no, no nie ma siły, też będzie prosty. Zapiszemy to, czyli nasz kąt ADE, ADE równa się naszemu kątowi. Teraz PBF, czyli PBF równa się 90 stopni. To wynika z prostokąta, więc w zasadzie nie musimy tego nawet tłumaczyć. To jest bardzo oczywiste, bo mamy do czynienia z prostokątem. Tylko sobie zaznaczmy, że to są kąty proste. No to co by nam pasowało? Pasowałby nam jeszcze jeden bok, który oczywiście ten z tym. No to popatrzmy. To jest drugi bok prostokąta. Nie wiem, jaką ma długość. A oznaczmy sobie Y. I to pasuje nam dopisać do naszego założenia. Jeszcze dopiszemy tutaj, a może tu napiszę, że moje AD to jest oczywiście to samo, co tutaj CB. To jest to samo, co CB. I ja sobie to nazwałam Y, bo tak chciałam, prawda? Mogę sobie nazwać Y. No to teraz popatrz. Tutaj mamy już załatwioną sprawę, bo mamy Y. A pasuje mi wykazać, że tu jest Y. No ale no ja na razie nie mogę napisać, że tu jest Y, bo ja muszę to wykazać. To napiszmy sobie, że tu jest jakieś T. I teraz popatrzmy znowu na ten rysunek w ten sposób. Widzisz tu mały trójkącik i widzisz tu duży trójkącik. Trójkąt PBF i trójkąt PCE. Te trójkąty akurat nie są przystające, ale są podobne. Dlaczego? Bo mają kąt wspólny tutaj. Ten mały trójkąt i ten wielki mają kąt wspólny. Mają tu kąt prosty i tu kąt prosty. Zatem ten kąt, jakiś tam alfa, będzie tutaj też taki sam.
Zatem zapiszemy sobie dalsza część dowodu. Czyli ja napiszę, trójkąt PBF jest podobny do trójkąta PCE. PCE. Do tego jest podobny. Dlaczego? Bo zachodzi cecha kąt, prawda? Podobieństwo związane jest z tymi samymi kątami. A więc tu jest kąt prosty, tu kąt wspólny i tu alfa. Możemy to zapisać, ale myślę, że w zupełności nam to wystarczy, takie uzasadnienie, że bo kąt, jak zaznaczysz na rysunku alfa, to będzie to oczywiście widać. Ale jeżeli chcesz, możesz sobie zapisać te kąty, że one są równe. Dobrze, ale przejdźmy już dalej do meritum. Skoro są podobne, to pamiętamy, że odpowiednie boki są w odpowiedniej skali. Skala, która wyznacza podobieństwo, tak? Czyli tak, ja wezmę sobie ten bok, czyli moje T, do tego boku wielkiego w tym trójkącie, bok do boku, czyli tak, z tego trójkąta biorę ten bok, to znaczy się, że z tego muszę wziąć ten cały, czyli moje T plus Y. Ma się tak jak... Teraz z tego trójkąta biorę x, no bo mi pasuje, prawda, x do, no to z tego wielkiego trójkąta odpowiednio pasuje mu 2x. X do 2x. Popatrz, co mi to teraz dodaje, że ja to mogę skrócić moje x. Tu będzie 1, tu mi się skróci do 1 i pomnożę na krzyż. Czyli dochodzę teraz do takiego wniosku. T razy 2 to jest 2t, to się równa t plus y razy 1 to jest t plus y. Jak przerzucę na drugą stronę, to ja wywnioskuję, że jak ja tutaj napiszę 2t minus t to się równa y, to będę miała 2t minus t to jest t, jest równe y. Zatem bardzo ważna rzecz. Wyszło mi, popatrz, na naszym rysunku, że tu jest też y. To ja, ja to teraz muszę zapisać. Czyli moje PB to jest równe AD, jest równe y. No bo wyszło mi, że tu jest y, no bo to jest równe y. Zatem teraz na mocy, napiszemy, na mocy cechy bok, kąt i bok, ja zaznaczę, tu mamy bok, tu mamy kąt i w końcu kolejny bok. To muszą być dwa boki, które są przyległe do kąta. Dwa boki, które są przyległe do tego środku kąta. No tak jest u nas. Czyli na mocy cechy bok, kąt, bok możemy stwierdzić, tak? Możemy napisać wynika. Na mocy tej cechy wynika, że trójkąt AED przystaje do trójkąta FPB. Co kończy mój dowód? Zapamiętaj, z przystawaniem związane są cechy przystawania. Bok, kąt, bok, 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 bok albo kąt, bok, kąt. W zależności od tego, jak popatrzysz na rysunek, jak sobie zamalujesz te trójkąty, jak co zauważysz wspólnego, prawda? No to na podstawie tego później musisz wybrać, którą cechę, która cecha nam pasuje. Jeżeli już widzimy, że po jednym boku mamy równym, jeżeli po kącie mamy równym, no to wiadomo, że potrzeba tego jeszcze jednego boku, prawda? Czyli tego z tym, no tutaj wykorzystaliśmy oczywiście to, że te trójkąty są podobne, prawda? Ten trójkącik mały z tym trójkącikiem ze względu na takie same kąty. Można by było tylko tutaj jeszcze doprecyzować, dopisać, które to kąty. Że kąt PBF równa się kątowi PCE, równa się 90 stopni. Że kąt FPB równa się kątowi EPC, równa się, możesz sobie tutaj napisać jakieś tam beta, bo to jest to ten sam kąt. I następnie PFB równa się kątowi PEC, równa się alfa. No bo to są te trzecie kąty w tych trójkątach. Więc to by można było doprecyzować, ale myślę, że w zupełności to, co napisaliśmy, wystarczy, aby na maturze zdobyć 2 punkty. Zadanie numer 3, maj 2017, zadanie 28. Dane są dwa okręgi o środkach w punkcie P i R, styczne zewnętrznie w punkcie C. Prosta AB jest styczna do obu okręgów odpowiednio w punktach A i B oraz kąt APC to ma miarę alfa, a kąt ABC ma miarę beta. Zobacz rysunek. Postanowiłam ten rysunek oczywiście przerysować, żeby tutaj móc wszystko pokazywać. Ty w arkuszu maturalnym masz gotowy rysunek, więc możesz sobie po nim pisać. Oczywiście rysunek jest naszym założeniem i to, co jest zawarte w treści. Wykaż, że, czyli nasza teza, którą mamy pokazać, że alfa to jest nic innego jak od 180 stopni byśmy odjęli 2 beta. Mamy to wykazać patrząc sobie na nasz rysunek.
No i teraz tak, to zadanie wygląda groźnie. Ja to wód będę tutaj może przeprowadzała. Wygląda groźnie, zobaczysz, jest to dosyć prosta sprawa, prawda? Wiemy o tym, że jak okręgi są styczne zewnętrznie do siebie, to jak ja poprowadzę ten odcinek od P do R, prawda? No to on przechodzi przez ten punkt styczności. To widać zresztą na rysunku, więc to w zasadzie nie musimy wiele tłumaczyć. Ale co powinniśmy, na co zwrócić uwagę? Bardzo ważną. Jeżeli masz styczną do okręgu, to musisz zapamiętać, że jak poprowadzisz promień, tutaj duży promień, a tu mały promień, no nie, niech tak będzie, bo tu duży okrąg, tu mały okrąg, jak poprowadzisz promień, on zawsze pada pod kątem prostym. Zatem tu jest kąt prosty i również tutaj jest kąt prosty, no więc z tej strony też będzie kąt prosty. Bardzo ważna rzecz, że jak prowadzimy styczne, to tam są kąty proste. Ja to zapiszę w dowodzie, czyli mój kąt PAB równa się mojemu kątowi ABR równa się 90 stopni AB. Ja z tej strony zaznaczyłam, ale mam oczywiście w domyśle też również tutaj. To jest bardzo ważna rzecz, związana jest ze stycznością. Styczna zawsze tak jest umiejscowiona, że jak promień poprowadzimy, to pada promień pod kątem prostym. Zawsze do stycznej. Zapamiętaj, choć myślę, że to na rysunku też dosyć jest to widoczne. Tutaj są podane miary w tym zadaniu, więc myślę, że tu też dopiszmy, że niech to będzie się zgadzało z naszym założeniem miary, jako wprowadzamy te pionowe kreseczki, chociaż tak naprawdę w niektórych podręcznikach są tak zapisane, w niektórych nie ma tych kreseczek. Ale skoro tak jest skonstruowane zadanie, to się już tego trzymajmy. Dobrze, no to teraz dalej, co byśmy mogli jeszcze wywnioskować? Popatrzmy, tu już mamy kąt prosty, tu mamy kąt alfa, no to teraz tak, tu mamy kąt beta, pomyślmy, ile tutaj jest. Skoro całe to jest 90, to ten kącik tutaj, to będzie miał miarę, ja nazwę go gamma może, to ja zapiszę ten mój kąt, to będzie kąt mój CBR, miara jego, to się równa moje gamma, ale przecież ja to mogę bardzo szybko zapisać jako 90 stopni, które jest tutaj całe, odjąć beta. Czyli mój ten gamma to jest 90 odjąć beta. No to popatrzmy, ten trójkącik tutaj, który ja Ci zamaluję, oczywiście jest równoramienny, no bo tu jest promień, z tej strony też jest promień, prawda? No bo to jest przecież okrąg, czyli te promienie są takie same. Zatem tutaj też będzie gamma. Skoro tak, to by mnie interesował jeszcze ten kąt. Jeszcze ten kąt by mnie interesował, więc ja go zapiszę. Kąt CRB, ten kąt CRB. Jak policzyć? Oczywiście od 180 stopni odejmiemy sobie tą gammę i tą gammę, czyli odejmiemy sobie po prostu dwie gammy. Zatem to jest 180 stopni minus 2, otwieram nawias, a moje gamma to było 90 stopni minus beta. No to dalej przekształcam, czyli mam 180 stopni, odjąć 2 razy 90 to 180 i minus daje mi plus 2 beta. Popatrz, jak pięknie mi się tutaj to odjęło, wychodzi mi 2 beta. Myślę, że część z Was to na pewno od razu by była w stanie mi powiedzieć, że to jest 2 beta. Dlaczego? Bo mogłabym tego nie tłumaczyć. Bo było takie twierdzenie o kącie dopisanym. Kąt pomiędzy styczną a cięciwą, czyli ten kąt beta, ma miarę 2 razy mniejszą od kąta środkowego, jeżeli ten kąt środkowy jest oparty na tym samym łuku, co ta cięciwa, w tym wypadku CB. Ale ja to udowodniłam, że to jest 2 beta, więc w zasadzie nawet nie musimy o tym kącie dopisanym pamiętać w tym wypadku, nie? No to teraz popatrzmy. Bierzmy pod uwagę czworokąt, nasz czworokąt, ja napiszę czworokąt, popatrz, ABRP. ABRP. Co wiemy o czworokącie? No to wiemy, że suma kątów wynosi 360. Czyli czworokąt ABRP analizujemy i zapiszemy, że tak, tu jest 90 stopni, dodać tu też jest 90 stopni, dodać tu jest, widzisz, 2 beta, jego kąt, czyli kąty wewnętrzne tego czworokąta, 90, 90, 2 beta i alfa, i plus alfa, to daje razem 360 stopni. No to super, bo wiemy, że suma kątów w czworokącie to 360 stopni. No popatrz, 90, 90 to jest 180, czyli zapiszmy 180 plus 2 beta plus alfa to jest 360. No to przerzucam, ja mam dojść do tej tezy, czyli ja muszę alfa wyznaczyć, czyli tak, alfa to się równa 360 stopni, to przerzucam. Minus 180 stopni, to przerzucam minus 2 beta.
Czyli moje alfa, jak tu odejmę, będę miała 180 stopni minus 2 beta, a popatrz, ja właśnie to miałam udowodnić. Co kończy mój dowód? Ja przedstawiłam taką wersję dowodu. Ja nie mówię, że jest jedyna, ale myślę, że najprostsza, najłatwiejsza ta wersja właśnie dowodu, żeby skorzystać z tego, że w czworokącie tym, który nam tu powstał, jest suma kątów 360 stopni. Zadanie numer 4, czerwiec 2016, zadanie 29. Dany jest trapez prostokątny ABCD o podstawach AB i CD oraz wysokości AD. Zaznaczyłam, że jako wysokość to kąty proste tutaj zaznaczyłam, żeby było jasne. Dwusieczna kąta ABC, czyli nasza dwusieczna kąta ABC, przecina, i teraz co przecina? Ramię AD w punkcie E tutaj mamy, natomiast dwusieczną ona przecina, ta dwusieczna przecina inną dwusieczną, czyli pisze tak, oraz dwusieczną kąta BCD w punkcie F tutaj mamy. I zobacz rysunek, oczywiście widzimy rysunek. Zanim będziemy czytać dalej, to ja chcę zaznaczyć bardzo ważną rzecz. Skoro jest mowa o dwusiecznych, to wiemy, że dwusieczna jest to półprosta, która dzieli kąt na połowy. Zatem ja od razu zaznaczę, że tu będzie alfa, no to tutaj też musi być alfa, bo to jest dwusieczna. Teraz to też jest dwusieczna, bo tam było dwusieczna przecina dwusieczną. Czyli tutaj nie wiem ile jakieś beta, no to tutaj też beta. I to musimy dopisać w naszym założeniu, zanim przejdziemy do dowodzenia. Czyli ja to zapiszę, że miara mojego kąta ABF jest równa mierze kąta FBC, FBC jest równe alfa, no bo dwusieczna. To teraz, miara mojego kąta BCF, BCF jest równa mierze kąta FCD, FCD jest równe beta. To ma być napisane, bo to jest nasze oznaczenie, żeby nam się wygodnie na to patrzyło. I teraz wykaż, że pisze w treści tak. W czworokącie CDEF, czyli mam na myśli CDEF, czyli w tym czworokącie, delikatnie sobie go zakreślę, sumy miar przeciwległych kątów są sobie równe. Czyli co to oznacza? To znaczy, że jak dodam przeciwległe kąty, czyli który kąt? DEF, DEF, jak dodam, czyli ten kącik DEF, jak dodam do FCD, do kąta FCD, to otrzymam to samo, co gdybym do kąta EDC, EDC dodała przeciwległy kąt, czyli EFC. EFC, przeciwległe, to znaczy leżące naprzeciw siebie, prawda? Więc to mam wykazać, że te dwa kąty jak dodam, to jest to samo, co bym dodała te dwa kąty. No więc przechodzimy do naszego dowodzenia, konkretnie do naszego tutaj dowodu i teraz tak, no to spróbujmy się zastanowić nad tym, nad tymi kątami. Po pierwsze, może ustalmy, który z tych kątów wiemy. Na pewno ten pierwszy kąt, kąt DEF, który nam będzie potrzebny do dowodzenia, to ten kąt DEF, to jest ten kąt, który zaznaczyłam, prawda, tutaj, no pasowałoby go jakoś wyznaczyć, prawda? Od tego zaczniemy, bo on jest jakby tutaj pierwszy. No to popatrzmy na nasz rysunek. Otóż, popatrzmy, że tutaj mamy taki trójkąt. Ten trójkąt, ja tutaj zaznaczę z boku, trójkąt ABE. Tym się będziemy zajmować. ABE jest prostokątny, napiszę, jest prostokątny. Co widać na rysunku, prawda? Ten trójkącik ABE jest prostokątny. I tak, jakie on ma kąty? 90 stopni. Napiszemy o kątach 90 stopni. Następnie alfa, widzimy 90 stopni alfa. To znaczy, że ten tu u góry, ten, który ja zamaluję, będzie miał oczywiście 90 stopni minus alfa, żeby razem dawało 180. 90 alfa, no to 90 minus alfa. Zaznaczę to na moim rysunku, może na czerwono napiszę 90 minus alfa. Zatem mój kąt, ten DEF, o którym mowa jest, prawda, będzie kątem do niego przyległym. Czyli będzie 180 stopni odjąć moje 90 stopni minus alfa. Kąty przyległe dają w sumie 180, więc jak ja chcę tego wyznaczyć, to muszę odjąć ten kąt przyległy 90 minus alfa. Czyli tak, 180 będzie stopni przepisane, minus 90 stopni i plus alfa. Czyli to się równa, tu mi się odejmie 90 stopni dodać alfa. No to tu mam sytuację załatwioną, bo mam ten kąt już rozpisany.
To jest ten mój kąt pierwszy, ja go mogę też tutaj zaznaczyć na rysunku 90 stopni plus alfa. Jako podkreślę, mam go z głowy. Dalej, kąt FCD, no to zapiszmy, kąt FCD, to widać na rysunku, FCD beta. To ja tylko przepiszę beta, no to mam już też to załatwione. Czyli jak ja to razem dodam, te dwa kąty, to będę miała 90 stopni plus alfa plus beta. No to to będę dodawała może już później, ale tylko tak, żeby było już widać 90 plus alfa plus beta. No teraz po tej stronie przejdźmy. Kontynuuję tutaj dowód, czyli kąt EDC. Interesuje mnie kąt EDC, czyli ED, tutaj mamy C. No to jak widzisz ten kąt EDC, to nie mam co kombinować, widać, że jest prosty, nie? Czyli równa się 90 stopni, no więc sprawa czysta. Natomiast pozostał mi jeszcze tylko ten kąt do analizy, kąt EFC. Ja go zaznaczę, kąt EFC, czyli ten przeciwległy do tej mojej 90, prawda? Jak go wyznaczyć? Oczywiście, no też potrzeba poszukać jakiegoś trójkąta, prawda? Tutaj wcześniej szukałam tego trójkąta ABE, no to teraz może ten trójkąt zanalizuję. Czyli teraz, zaraz go zapiszę, tylko z boku napiszę, my taki, że trójkąt teraz FBC, FBC ma kąty równe. I teraz, które kąty już możemy wymienić? Ten trójkąt FBC ma jakie kąty? Alfa, ma kąt beta. No to ten trzeci kąt tutaj ja zaznaczę, no to jak otrzymać? No oczywiście od 180 stopni odjąć alfa i odjąć beta. No prosta sprawa, prawda? Tu jest alfa, beta, no to tu musi być 180, a mogę napisać odjąć alfa i odjąć beta. No to skoro tak, to widzimy, że ten mój kąt, o którym jest mowa w zadaniu, jest do niego przyległy znowu, leży przy nim i razem dają 180 stopni. Zatem muszę od 180 stopni odjąć ten mój kąt, czyli 180 odjąć alfa, odjąć beta. Czyli to się równa 180 stopni odjąć 180 stopni, bo tu zmieniam znaki, plus alfa będzie i plus beta. To mi się odejmie i wychodzi mi pięknie alfa dodać beta. Podkreślę to, zapiszę tutaj alfa dodać beta. No to popatrz, teraz już widzisz, myślę, że jak to dodamy, to będzie 90 plus alfa plus beta. Jak to dodamy, będzie 90 plus alfa plus beta. No to to trzeba oczywiście zapisać, prawda? Czyli zapiszmy sobie, że nasz może na czerwono dom będę pisał. Kąt DEF plus kąt FCD równa się 90 plus alfa plus beta. Ale również kąt EDC dodać kąt EFC, mam na myśli oczywiście ich miary, to jest w tym wypadku u nas 90, a tu nam wyszło plus alfa plus beta. Więc z tego możemy wywnioskować, że teza jest prawidłowa, czyli ja mogę już ostatecznie zapisać, że to może tutaj zapiszę, jakoś zmieścimy się, że kąt DEF plus miara kąta FCD równa się, mierzę kąta EDC, dodać miara kąta EFC. Co kończy nasz dowód. No trochę tego zapisu jest, prawda? Ale popatrz, co my wykorzystywaliśmy w tym zadaniu. W zasadzie wykorzystywaliśmy to, przede wszystkim czytanie ze zrozumieniem, to jest bardzo ważna umiejętność, która się przydaje w zadaniach na dowodzenie. Wykorzystywaliśmy to, że w trójkącie suma kątów to 180. Wykorzystywaliśmy to, że w tym trójkącie suma kątów to 180 i tworzyliśmy ten kąt, jak i ten kąt, jako kąty przyległe do tych trzecich kątów w tych trójkątach. I z tego pododawaliśmy oczywiście te naprzemianległe sobie kąty i wychodzi, że jest tak samo, bo jest 90 plus alfa plus beta. Zadanie numer 5, maj 2015, zadanie 28. Dane jest kwadrat ABCD. Przekątne AC i BD przecinają się w punkcie E, co widać na rysunku. Punkty K i M są środkami odcinków odpowiednio AE i EC. Czyli ja tu zaznaczyłam, że ten punkt K, jak widzisz, i punkt M są środkami odcinków. I pierwsze jest to odcinek AE, czyli ja zaznaczyłam, że skoro środek, to AK to jest to samo co KE, AK to jest to samo co KE. I później skoro tak, tu jest środek, to EM to jest to samo co MC. Zapisałam to w naszym założeniu, gdzie rysunek oczywiście też jest w naszym założeniu. Punkty L i N, czyli te punkty L i N, to z kolei leżą na przekątnej BD.
ale także BL to jest 1/3 BE, zaś DN to jest 1/3 DE. Przepisałam tutaj z treści, zobacz rysunek. Wykaż, że, czyli teraz dopiero stawiamy naszą tezę, mamy wykazać, że stosunek, czyli będzie tutaj mowa o dzieleniu, ja wolę tak zapisywać stosunek, pola czworokąta KLMN, czyli ja napiszę pole KLMN, do pola kwadratu, czyli pole kwadratu ABCD ma się tak jak 1/3. Czyli, że pole tego czworokąta, który widzisz na czerwono narysowałam, do pola całego kwadratu ABCD ma się tak jak 1/3. To mamy wykazać, tu będziemy przeprowadzać dowód. Oczywiście zacznijmy od tego, ja wybieram najprostszą metodę dowodzenia, żeby jak najmniej skomplikowanych rzeczy było. Po pierwsze, na pewno widzimy, że jest to kwadrat. To skoro kwadrat, to wszystkie boki ma równe. Ja zaznaczę na moim rysunku, niech to będzie wszędzie A. Co mi to daje? Daje mi to to teraz, że ja widzę, że moje przekątne, bo skoro kwadrat, przekątne są równe, prawda? Przekątne są równe, dzielą się w połowie idealnie. Czyli ten odcinek od A do E jest taki sam jak od E do C. A z kolei punkt K jest środkiem, punkt A, M jest środkiem tego. Czyli co ja bym mogła wywnioskować? Mogłabym wywnioskować, że jeżeli ja moje AK oznaczę X, to popatrz, moje KE też jest X. To moje EM też jest X. To moje MC, no to też jest X. Czyli ja to zapiszę w dowodzie, bo to jest moje oznaczenie. Czyli moje AK to jest to samo co KE, to jest to samo co EM, to jest to samo co MC i ja sobie wymyśliłam X, taką literkę. A ja to wiem, bo to z założenia, plus dodatkowo wiem, że jest to kwadrat, więc przekątne się na połowę idealnie tutaj tną. No to dobra, to teraz lecimy z drugiej strony, popatrzmy na to w ten sposób, że skoro DN, popatrzmy nasze DN, tak, jest 1/3 z całego mojego DE, to znaczy, gdybym ja tutaj oznaczyła Y, no bo już nie mogę X, bo wiadomo, zarezerwowałam, czyli jeżeli moje DE oznaczam Y, skoro ono jest 1/3 z całego DE, to znaczy, że tu musi być 2Y. No bo skoro to jest 1/3 z całości, to całość to jest 3Y, no to tu jest Y, prawda? Czyli jak to całe jest 3Y, no to tutaj musi być 2Y. Skoro tutaj od tej strony jest identycznie, czyli że moje BL jest 1/3 BE, a wiem, że to BE jest takie samo jak DE, to tutaj mogę napisać Y, tutaj mogę napisać 2Y. I to muszę zaznaczyć. Czyli moje DN oznaczyłam Y, no to wtedy z treści, z założenia wynika, że moje NE tutaj, NE, no to będzie 2Y. I oczywiście analogicznie z drugiej strony, skoro moje LB to jest też Y, no bo to jest idealnie takie samo, bo to są przekąte w kwadracie, które są równe, dzielą się na połowę, tak jak wspomniałam, to moje z kolei EL to będzie 2Y. I teraz po co to napisałam? Po to, żebyś zobaczył, że co to wyszła mi za figura. No jest to czworokąt niebylejaki, niebylejaki, oczywiście. Co wiemy o przekątnym w kwadracie? Że tną się pod kątem prostym, czyli znaczy się, że tu jest kąt prosty. To wiemy, bo to jest kwadrat. No to skoro tak to jest, to popatrz, te odcinki KM i LN to są też przekątne w tym naszym czworokącie. To widać, te przekątne też się tną pod kątem prostym. To w jakiej figurze, bo to na kwadrat nie wygląda, prawda, ten nasz czerwony czworokąt, w jakiej innym czworokącie, w jakiej innej figurze, czworokącie konkretnie, przekątne tną się pod kątem prostym mało i w połowie, bo tu jest 2y, tu x, w rąbie. W deltoidzie też się tną pod kątem prostym, ale niestety obie się nie połowią. Dlatego to musi być rąb. Czyli z tych informacji dopiszmy jeszcze, że te kąty, no zapiszmy sobie LEM, ten LEM równa się kątowi MEN, równa się kątowi NEK, NEK i równa się kątowi KE. L, czyli te wszystkie kąty, bo mogłabym tu wszystkie oczywiście zaznaczyć, one wszystkie są 90 stopni. To wynika z tego, że jesteśmy oczywiście w kwadracie i na bazie kwadratu wyszedł nam tutaj ten czworokąt. Wniosek z tych informacji wynika, że ten nasz czworokąt, ja to zapiszę, czworokąt K,
KLMN jest rombem. Rombem, bo przekątne padają pod kątem prostym i tną się na połowy. Skoro tak, to myślę, że pamiętamy wzór na pole rombu, nie? No to zacznijmy od tego, czyli pole mojego KLMN, pamiętamy, to był taki wzór 1, 2, D1 razy D2. Był taki wzór, ja zapiszę pole rombu 1, 2, D1 razy D2. Niektórzy to wolą w innej wersji, na przykład E razy F razy 2, różne wersje, ale ja akurat tak piszę, żeby było widać, że to są przekątne. No to proszę bardzo, 1, 2 razy. Moja jedna przekątna w tym moim rąbie czerwonym to jest 2x. Razy druga przekątna, popatrz, odtąd dotąd, to jest 2y i 2y, czyli 4y. No to proszę bardzo, tutaj się mi dwójeczki pięknie skrócą, wychodzi mi wynik 4xy. No super, tylko że jeszcze potrzebuję pola mojego kwadratu ABCD. No to ktoś powie tak, no to pole kwadratu to A kwadrat. Ale po co mi literka A? Nie chcę mi się jej stwierdzenia Pitagorasa liczyć, a przecież kwadrat to też rąb. Zastosuję ten sam wzór. Oczywiście, tylko inaczej będę podstawiał. Jedna, druga i teraz tak, przekąta wielkiego mojego tutaj tego kwadratu, ta przekąta x, 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 x. No to 4x razy, a ta przekątna, popatrz, y, 2y, to 3y, plus 2y, 5y i plus y, to 6y, czyli cała ta przekątna to 6y. Wiadomo, że te przekątne są takie same, ale ja specjalnie chciałam xy, bo tu jest xy, no to tutaj mogę skrócić i wychodzi mi 2 razy 6, to mam 12xy. No to teraz przejdziemy do tej części mojej tezy. Pole KLMN do pola ABCD, to się równa, podstawiam, pod pole KLMN podstawiam 4xy, pod pole ABCD podstawiam 12xy, popatrz, xy z xy mi się tutaj podzieli, skróci, czwóreczka przez 4 to 1, dwunastka przez 4 to 3, wychodzi mi 1/3, co kończy mój oczywiście dowód. Mam nadzieję, że te zadania, które przygotowałam na to spotkanie, które starałam się razem z Tobą rozwiązać, będą pomocne dla Ciebie, jeżeli Ty będziesz przystępował do matury właśnie, bo myślę, że bardzo duże jest prawdopodobieństwo na to, żeby faktycznie w arkuszu maturalnym, tym faktycznym, kiedy Ty będziesz stawał maturę, zadanie z geometrii się pojawiło. Ja na to spotkanie przygotowałam różnorodne zadania. Było to zadanie, widzisz, z polem, gdzie wykorzystywaliśmy pojęcie pola. Było zadanie z podobieństwem, było zadanie z przystawaniem, różnorodne. Mam nadzieję, że to, co przygotowałam, to, co Cię chciałam nauczyć na tym spotkaniu, będzie dla Ciebie przydatne i pożyteczne do tego, abyś mógł samodzielnie zadanie dowodowe na własnej maturze rozwiązać. Mam nadzieję, że lekcja się podobała, że będzie przydatna. Jeżeli tak, zapraszam na kolejne spotkanie ze mną, a czasu zostało coraz mniej. Pozdrawiam gorąco.